Tę nagrodę wręczy przewodniczący kapituły Włodzimierz Kizba. Twórcy tego przedstawienia sięgnęli po dzieło mało znane, którego autorem jest cały czas niedoceniany kompozytor Mieczysław Weinberg. Libretto opery powstało na podstawie opowiadania Mikołaja Gogola. Brytyjski reżyser David Pontney i Tadeusz Kozłowski, który objął kierownictwo muzyczne nad przedstawieniem, stworzyli bardzo mocny, wręcz drapieżny spektakl z ważnym przesłaniem moralnym i niezwykłą muzyką. Spektakl ten został uznany przez krytykę za jedno z trzech najważniejszych wydarzeń kulturalnych 2013 roku w muzyce klasycznej. Nominacje do Teatralnej Nagrody Muzycznej imienia Jana Kiepury dla najlepszego spektaklu zgłosił Teatr Wielki imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Dyrektor Izban otwiera kopertę. Teatralną Nagrodę Muzyczną imienia Jana Kiepury w kategorii najlepszy spektakl, który otrzymuje przedstawienie Portret w inscenizacji Teatru Wielkiego imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu. A nagrodę odbierze Jacek Podbielski z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Odbiera tę nagrodę w imieniu dyrekcji Teatru Wielkiego w Poznaniu. Przypomnę, to Portret, opera Mieczysława Weinberga. Szanowni Państwo, chciałem naprawdę bardzo serdecznie podziękować całej kapitule, wszystkim osobom, które wykonały w kapitule tak kapitalną pracę. Bardzo dziękuję w imieniu twórców spektaklu, w imieniu dyrekcji i całego zespołu Teatru Wielkiego imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu. A że oprócz tego, że jestem urzędnikiem w tej chwili, również jestem muzykologiem, chciałem podziękować za zauważenie polskiej twórczości XX wieku, która coraz częściej, oby niech nam gościła na scenach naszych teatrów operowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję.